Witam serdecznie. Dzisiaj myślę, będzie bardzo ciekawa rozmowa, bo udało mi się złapać przed wejściem na Śnieżkę Sylwię. Witam. Sylwia jest bioenergoterapeutą, ale temat będzie troszkę inny niż tutaj jej profesja, z tego powodu, że no jak dla mnie zrobiła rzecz taką, która jest nieosiągalna, przynajmniej w moim stanie mentalnym, czyli wykonała 40-dniowy post. Więc mamy kogoś, kto może nam powiedzieć, jak to wygląda, jakie są może tutaj etapy, przez co się przechodzi, jak się zmienia postrzeganie może rzeczywistości, jak się świadomość zmienia, czy każdy może to zrobić, czy jest to trudne. Może powiedz, co w ogóle cię skłoniło do tego? Czy to było związane z jakimiś takimi, powiedzmy, miałeś jakieś problemy zdrowotne, czy motywowało cię coś innego? Jak to było? Raczej problemów zdrowotnych nie mam, bo zajmuję się zdrowiem już od iluś tam lat. Oczyszczam swoje jelita, więc z tymi jelitami nie jest tak źle. Bardziej skłoniło mnie ku duchowości, ku temu, jak spotkać się z tym Jezusem, jak zrobić chciałeś to, co pobić, On zrobił. Chciałeś pobić Go, czy dorównać? Chciałam Go pobić. Myślę, że bym Go pobiła, gdyby nie wyjazd do Jordanii. Ale chociaż 41 dzień, no ale to już było jajko, to już było małe żółteczko, więc to już nie był post. Skłoniło mnie do tego właśnie to, żeby poczuć się tak jak On. Co się z człowiekiem dzieje, w którym dniu i tak dalej. Posty robiłam bardzo często, 8-dniowe, 4-dniowe, ale nie 40-dniowe. Czyli tak jakoś już mentalnie byłaś przygotowana ogólnie. A wcześniej jaki był najdłuższy? Tak, 21 dni. No dobra, czyli tak już w połowie drogi byłaś. Tak, tak. Okay. Ale znowu była Wigilia, więc... Okej. I powiem Wam, że gdyby nie ta Jordania, to bym dalej była w poście. Dlatego, że im dłużej człowiek nie je, tym nie potrzebuje jedzenia. To jest taki stan, gdzie w około 30 po 30 dniu przychodzi cisza. Przychodzi spokój, zrozumienie. Jeżeli ktoś wcześniej ma pokochanie siebie samego w 100%, nie tam 99%, to wchodzi miłosierdzie. Czyli zaczynasz rozumieć wszystko to, że tak po prostu jest. A powiedz, czy jakieś możesz określić, powiedzmy, etapy? No bo wiadomo, że to jest tak na tyle długi okres, że pewnie ta świadomość, czy twoje nawet ciało, czy wszystko jakoś tam po kolei zaczyna się zmieniać. To nie jest od razu ten stan, który powiedziałeś, to jest taki końcowy stan, tak, powiedzmy, nie? Dokładnie tak jest. Na początku jest oczywiście głód. Ja wchodzę po takiej glince, po systemie oczyszczania kolowady, więc mi jest łatwiej, bo ta glina jak gdyby czyści, no niby zapycha ten żołądek, ale czyści go. A piąty dzień jest taki przełomowy, czy wrócić do jedzenia, czy nie. A po tygodniu czasu już jest człowiekowi wszystko jedno. Raczej włącza się, na początku w ogóle włącza się chęć robienia jedzenia. Wszystko pachnie, wszystko się wyostrza. W ogóle to, jak się przygotowuje to jedzenie, to zależy, żeby komuś smakowało. Czyli to już taki wyższy stan w pewnym stopniu świadomości, nie? Bo bardziej zależy ci, mimo że ty jesteś w takim stanie, bardziej ci zależy na drugiej osobie, gdzie w sumie raczej na tym początku myślisz o tym, żeby głównie przetrwać, nie? Dokładnie. A potem to się jakby wycisza ten stan. Wycisza się, nie? I gotujesz, w ogóle pomysły same przychodzą. Ale funkcjonowałaś wszystko normalnie, tak, praca normalnie. Tak, chodziłam do pracy, wchodziłam do zamrażarki. I to jest jeszcze jeden temat, który też jest ciekawy, no bo wiadomo, że kontakt, czyli do zamrażarki, czyli że kontakt z takim ekstremalnym zimnem. Tak, do 30 dnia. Później nagle mnie... Czyli tak jakbyście morsowali, powiedzmy, jeszcze, nie? Na tym, na poście. Jeżeli ktoś wchodził na poście do wody, no to wie, że jest inaczej to. Jest zimniej. Bardziej to jest odczuwalne, ale wchodzi się w takie stany wysoko duchowe, gdzie tego się nie da opisać. Bez tego, bez głodówki i bez zimna nigdy tego czegoś wcześniej nie przeżyłam. I teraz też w sumie nie. Ciekawe jest to, że budziłam się, sprawdzałam cukier, miałam 40, a ketonów było 6,5, 7. A spałaś normalnie w nocy? Świetnie spałam. W ogóle ten czas... Ale od samego początku? Tak.
Tak? Tak, bo Nie ja miałaś byłam tak, w Warszawie. że adrenalina cię tam gdzieś Nie, nie, bo wybudzała? to była już któraś tam głodówka. To ten Okej. początek był taki, podejrzewam, że jeżeli ktoś by zaczynał robić, że to była jego pierwsza głodówka, to myślę, że tak by było. No, bo te pierwsze głodówki, co robiłam, to tak było, że byłam wybudzana. W nocy serce waliło, nie wiedziałam, co się dzieje. A jeżeli chodzi o fizycznie, o utratę wagi i tak dalej? Waga leciała tak, nie tak jak wcześniej, na wcześniejszych głodówkach. Gdzieś koło 12-15, tak 12-13 jakoś tak spadło w tym czasie. Ale ciekawe jest to, że jak odrzuciło mnie od zamrażarki, to zadzwoniłam do swojego trenera i mówi: Mariusz, ćwiczymy. Czyli I energia zaczęliśmy była. Ćwiczyć, tak, Czyli zaczęliśmy energia ćwiczyć cały na czas siłę te była. 10 dni, no. Okej. Także to jest ciekawe, nie? A nie miałeś jakiegoś takiego, że organizm się z czegoś tam oczyszczał, czy coś A takie, wiesz? tak, oczywiście. Schodziły różne takie rzeczy, że daj spokój. A jakoś, powiedzmy, tak mówisz, że powiedzmy ten piąty dzień to jest, że już się przestaje tam chcieć w sumie To jeść, jeszcze jest tak? taka załamka, czy Czy się... wrócić, no, czy nie. Jak się przetrwa piąty, szósty, siódmy, to To już leci. lecisz. A potem jeszcze jakieś możesz określić te zmiany, jakie, które następują, czy to już jest w miarę... Później już tak fajne są bodźce z zewnątrz, bo wiecie, rodzina mówi, no co ty nie zjesz? No Jezu, robisz takie jedzenie, ty nawet nie... I to jest ciekawe, że wiesz, ja nic nie smakowałam. Ja nic nie wytykałam, a ja wiedziałam, że to jest dobre. I wszyscy się zachwycali, to możesz nie jeść jednak, bo takie dobre. No, to jest ciekawe. Były pokusy, ale... A nie było problemu. Nie było żadnego problemu. Tylko na tym początku. Tak. Czyli większość osób po prostu też gdzieś tam z tym początkiem. Tak. W sumie robią najtrudniejszą robotę, tak, nie? Dokładnie. Takie to dwa, jest trzy oczywiście. Najtrudniejsza tak, bo część. Później pójdzie. Ważne jest też to, ja byłam wstawiona suplementacyjnie, nie? Okej. Okay. Bo brałam rano garść spiruliny, chloreli, dużo omegi. Także to też, plus sól, oczywiście potas. Potas to jest ciekawe, jak zrobiłam sobie badania po, Rafał mnie poprosił, żeby zrobić. Okay. To hormon wzrostu, on pewnie był gdzieś, może tego koło tego 30 dnia, wiesz, ten hormon wzrostu wysoki, a na koniec już nie. Okay. Bardzo niski. Ale potas brałam rano i wieczorem i wyobraź sobie, że miałam szóstkę. Przesadziłam z potasem. Okej. Okay. Może ten akurat potas, który ja brałam, to tak zadziałał. No. A ile gramów? Kurczę, nie wiem jak to jest, bo to są takie kapsułki. To jest potas na cząsteczce rybozy podany. Okay. I on wpływa od razu bezpośrednio do komórki. No i Rafał mówi, że to jest torpeda, ale nie widziałam, że wie, że to tak działa, nie? Fajnie, bo sprawdzałam niektóre suplementy na sobie, nie? No. Może też ta omega, to że jak ja tyle tego jadłam, to ta głowa się trochę... Nie wiem, podrasowała? No wiesz, no ogólnie generalnie to jest taki stan, gdzie ten wysoki poziom ciał ketonowych wpływa na sposób jakby myślenia i trochę postrzegania świata i zauważa się, że to środowisko wokół jest inne, nie? Że jakbyś ty była, że jest różnica między tym stanem na pewno, a stanem ludzi, nie? Którzy pędzą jakby, wiesz, od posiłku do posiłku i nie wyobrażają sobie, że 3 godziny może minąć więcej niż 3 godziny na posiłek, nie? Już po 3 godzinach już szukają jakiegoś batonika do zjedzenia, nie? Dokładnie. Ale jak na przykład postrzegałaś to otoczenie jako takie przyspieszone, zwolnione? Jak ci ludzie, wiesz, byli w otoczeniu twoim? Tacy zwykli, wiesz, jakieś kontakcie, nie wiem, w sklepie na przykład. W sklepie to bardziej ja byłam taką, wiesz co, więcej radości miałam, więcej wesołości. Uważność. Maciek, no niesamowita. Jeszcze komuś coś spadło, od razu masz taki bezwarunkowy odruch, podnosisz. Czy tam dziadkowi coś tam no niesamowicie. Jak ktoś był smutny, to wiesz, tam coś głupiego walnęła w kolejce i za kolejka śmiech. Także... Czyli taka rozwija się ta empatia. Jednak. Rozwija się. Okej, to jest też ciekawe. No dobrze. A powiedz mi, jak kończyłaś też ten post, bo tutaj też to jest też taki temat, nie? Czyli w jaki sposób wyjść, no bo powiedzmy z takiego postu krótkiego, no to nie ma problemu sobie, zaczynasz jeść tak w zasadzie jak jadłaś, nie? Tam powiedzmy, nie wiem, 3 dni, no to nie ma problemu, nie? A po 40 dniach jak to... Bardzo trzeba uważać, jak bardzo, to wyglądało? Właśnie zrobiłam błąd w tej Jordanii, bo ja wyszłam tydzień przed wylotem. Na początku było samo żółtko. Jest taki delikatny strach,
że wiesz, że nie możesz się napchać, bo te jelita tak zwanie dostaną skrętu kiszek. I no, większe nie, no, najgorsze niebezpieczeństwo jest po wyjściu z głodówki. Powoli powinno się w ogóle wychodzić, moim zdaniem, tyle, ile się wchodziło, ile się było w głodówce. Czyli powoli, małymi krokami. Więcej wody, a pokarmu garstkę. Bo dosłownie tyle, ile może... To nawet jest za dużo na pierwszy dzień. Dążyć do tego, żebyśmy jeden posiłek jedli tyle, ile możemy udźwignąć na dłoni. I po tygodniu czasu, no później zjadłam na drugi dzień chyba trochę sałaty, ale to też już było takie, wiecie, lepiej jeść coś na parze takiego niesurowego, niesurowizny, bo to przeleci przez jelita. I bardzo mało więcej pić. A w tej Jordanii, no to tam humusy i tego... I słuchajcie, ja tylko spróbowałam po 7 dniach budówki. A to trochę humusu, a to trochę tego, a to trochę tego. Mąki nie jem, no to nie jadłam. I ja w nocy myślałam, że zwariuję. Nie wiem, czy to też może i psychika trochę, nie? Że się nakręciła, że Jezu, ja tyle zjadłam. No to więc enzymy trawienne, wszystko wrzuciłam tutaj. Zawsze mam ze sobą worek na lewatywkę. Nawet nie dla siebie, ale komuś pomóc. Także to też jest ważne. Powiem wam, że w tej, jak uczyłam się do bioenergoterapii, to przed naszą erą ludzie czyścili się w ten sposób. Mm-hmm. Lewatywy. Mm-hmm. A my myjemy się z zewnątrz, a w środku bagno. Także wychodzić z głodówki trzeba tak, jak się głoduje, czyli powoli. Nie nażerać się. I nie tłusto przede wszystkim, nie? I dalej byłam w ketozie. A jak, a powiedz mi, czy, no bo mówiłaś tutaj, że ten stan świadomości jakby odczułaś, nie? Wyższy. Tak. Wiadomo, to już jest naprawdę długi czas. Czy, jak to potem wyglądało, nie? Jak wróciłaś do jedzenia, wróciłaś do takiego standardowego tego przed, jakby, życia, powiedzmy. Chociaż żyłaś normalnie, no ale powiedzmy, że też z tym jedzeniem. Czy ten stan świadomości w jakimś stopniu się utrzymuje, czy jak to wygląda? Czy... Utrzymuje się, to jest niesamowite, że się utrzymuje. Dlatego, że wiadomo, są jakieś spadki, upadki, ale utrzymuje się dlatego, że ja już wcześniej stworzyłam jak gdyby swój taki świat. Że bardzo pragnęłam tego, żeby otaczać się ludźmi, no, takimi jak Krzyszka, nie? Czyli na wysokim poziomie, bo my siebie, tak jak Maciek Krzyszka, regulujemy się, tak? Tak. No to w bioenergoterapii jest tak, że jeden jest na takim, na 12 szczebelku na przykład, a drugi jest na 6. Ale jak się spotykamy, no to... Gdzieś to się spotyka. Dokładnie, gdzieś się spotyka po drodze. A gdy jestem właśnie w takich miejscach, gdzie no, ta wibracja nie jest taka wysoka, to wtedy raz, że umiem siebie chronić, a dwa, tworzę taki jak gdyby obraz, że przecież no, każdy popełnia błędy. Więc do człowieka mam niesamowitą empatię, ale do jego czynów niekoniecznie, nie? Ale powiedz jeszcze, ta stabilność po prostu, jak nie jadłaś tyle czasu, to była po prostu większa ta stabilność emocjonalna, a potem jak już jesz, to ta stabilność jest trochę zależna od tej energii, którą dostarczasz. Jest. Jak człowiek nie je, jest bardzo stabilny. No, takie rzeczy typu, czy tam dzieci nakrzyczą, nawrzeszczą, to w ogóle cię to nie rusza. Ale w momencie, kiedy zaczynasz jeść, to już słyszysz te dźwięki. Czyli to tak jakby jedzenie obniżało nam wibracje. No, tak jest, nie? To tak jest. Nawet jak się na to Hawkinsem spojrzy, to wszystko ma jakąś tam częstotliwość. Tak. Nawet widziałem, że na przykład, nie wiem, woda w kranie ma powiedzmy tam 160 według Hawkinsa, czyli w sumie jest poniżej poziomu odwagi. No, nie? Ale w czyli... przetoku już nie. No, ale na przykład te substancje i tak one nie są tak skalibrowane na takie poziomy, jakie można uzyskiwać przez tak długi post, jak mówiłaś, czyli, czyli to nadal nie będzie, powiedzmy, nie wiem, poziom 600 czy 700, nie? To będzie jakby wspierające, będzie ci powyżej tego poziomu neutralnego albo powyżej tego poziomu takiego, od którego zaczyna się moc. Będzie cię podnosić, ale nie będzie cię podnosić na jakieś tam takie... Tak, jedzenie na wysokie, nie? No, czyli w sumie jedzenie nas gdzieś tam też może emocjonalnie, przez to, że nas emocjonalnie gdzieś rozbija, no to po prostu nas ściąga w relacjach również z ludźmi i tak dalej. Tak. I no i może powstawać jakaś tam złość na skutek naszego stanu hormonalnego, na skutek jedzenia, nie? Bo to też, żeby ludzie sobie to łatwo zrozumieli, że to nie jest, można to też tak powiedzieć, powiedzmy,
ezoterycznie, ale w jakimś tam stopniu jest to też tak wytłumaczalne dla zwykłej osoby, nie? Dokładnie. Czyli osoba, która na przykład je dużo takich, powiedzmy, nie wiem, przetworzonego jedzenia, Tak. nie wiem, słodkich rzeczy, no czuje pewne rozdrażnienie między jednym Dokładnie. a drugim posiłkiem, jak już jest głodna. No to jest jakiś tam stan emocjonalny i trudniej na przykład zachować empatię do drugiej osoby, jeżeli jest się w takim stanie emocjonalnym, nie? Więc to chociażby w ten sposób można zrozumieć, nie? Nawet jak gdzieś tam reklamowali batonika, no to mówili, że nie jesteś sobą, nie? O, no czysta prawda. Nie? No to tak jest, nie? Nie jesteś jakby sobą, nie? Dokładnie. I no. Tak jest. I to jedzenie też może sterować tym stanem emocjonalnym, nie? Bardzo. Zależy, w zależności od tego, co wrzucimy w siebie. Dokładnie tak. Czy to jest kurczak, który szczęśliwie sobie biegał po polu, czy to jest źle traktowany kurczak. To ma bardzo duże znaczenie. I ilość też, bo nawet z punktu widzenia medycyny, przecież jak się napchamy żołądek, cała krew leci do żołądka. No to jak ten umysł będzie dobrze funkcjonował? No dokładnie. Nie? Więc może by to nawet tak typowo wytłumaczyć fizjologicznie tak, nawet, nie? Tak. A powiedz, może każdy zrobić taki post, jak myślisz? Każdy. Każdy. Okej, czyli to jest bariera raczej... Znaczy, no wiadomo, że tam, wiesz, też jeżeli ktoś ma bardzo niską wagę, no to też... No to tak, no nie poleci sobie z 40-dniowym, bo to go... Trochę tłuszczu trzeba mieć. Ja miałam zapas, także... A jakie posty byś powiedziała są spoko? Posty? No takie dla każdego ogólnie. 4 dni. Do 4 dni. 4 dni. Okay. I tym systemem, który my z Markiem od lat my robimy te kolowady, to tam jest tak to fajnie rozpisane, że jest ta glinka. Czyli to człowiek nie czuje w ogóle, że jest głodny. Czyli zapomina o głodzie. Bardziej w pierwszy dzień myśli o tym, co by tu zjeść, łazi po domu, ale nie jest głodny. W drugi dzień jest tak, że zaczynasz trochę już zapominać o tym jedzeniu. Myślisz o tym, żeby tą glinkę łyknąć, bo to 4 saszetki. Trzeci dzień jest ciężki, jeżeli ktoś pierwszy raz robi, tak jak pierwszy raz to robiłam, dlatego że wszystkie toksyny schodzą z człowieka. Jest tak jak przy grypa ketonowa, coś takiego. A w czwarty dzień można góry przenosić. Okay. Czyli jak ktoś już by chciał robić głodówkę, to piątek, sobota, niedziela w domu i poniedziałek torpeda do pracy. Okay. Też jest mniej tych obowiązków, tak, może mniej. Tak. Nie zalatania. No też człowiek ma jakieś takie nawyki i oczywiście odruchowo będzie wchodził i sięgał do lodówki, tak, nawet jak wie, że nie będzie jadł, tak, nie? To warto sobie tam tą glinkę postawić, nie? Otworzysz, ciach, bierzesz. No. Ale każdy może to zrobić. To jest naprawdę niesamowite. I dla swojego organizmu przede wszystkim, nie? No ja ci powiem, że to, co ty zrobiłaś w jeden raz, to uzbierałem przez cały rok. Wow, tak? Ale... Tak mi wyszło, nie? Bo tak na miesiąc, 3 dni... To nawet nie, to nawet zabrakło mi z 4 dni do twojego. Ale zobacz, jakie to jest ekologiczne, nie? Tak. To jest prawdziwa ekologia. To jest prawdziwa, czysta ekologia. Nie? Tak. Czyli na przestrzeni roku nie jesz miesiąc czasu. No to oszczędzasz, to oszczędzasz tak naprawdę, jeżeli chodzi o zużycie produktów, jakichś opakowań, jakichś tutaj też, wiadomo, samej żywności i tak dalej, no dużo. Na przestrzeni miesiąca. Tak, jakby każdy sobie zebrał miesiąc, to wtedy by oszczędzili bardzo planetę, myślę. Dokładnie. Ale tak myślę, że poziom tej świadomości rośnie, Maćku. Że my też się spotykamy, ale to dzięki mediom, że mówi się dużo o tych głodówkach. I ludzie też szukają, bo w tym zwariowanym świecie, tak u medyków, no to słabo, no nie dostaniesz pomocy. Więc ludzie szukają takich alternatywnych, nie, metod. No i wracają do postów. No, szczególnie w ostatnich tamtych latach ta sytuacja jednak skłoniła do poszukiwania, no z racji tego, że trudniej dostać jakby wsparcie w konwencjonalny, może powiedzmy, dokładnie, sposób, o, nie? Tak. No to trzeba sobie radzić jakoś inaczej, chociażby nie chorować. Dokładnie, właśnie, nie chorować. Odpuścić sobie z tym chorowaniem, bo jest trudno po prostu. Oczywiście. O wsparcie, nie? No. Okej, okay, dobra. No to taka ciekawostka, bo w sumie osoby, co zrobiła 40 dni, no chyba nie znam poza tobą. No mamy tutaj jeszcze Klaudiusza 30 dni, ale mówię, cienia mówię, nie? Nie będę z nim nagrywał, bo...
Gdzie? Mówię, czy musisz powiedzieć Sylwia, to będę gadał z tobą, nie? No właśnie, no super. Ale to pewnie może, wiesz co, może mężczyzna inaczej to przechodzi, nie inaczej przeżywa. No, w sumie mogliśmy go też wziąć, że może on by tutaj też pogadał. No. Bo wiesz, my te kobiety to trochę tak, wiesz, nie? No jestem też może ciekawy, jak on tam zrobił. No. A też prawie na Śnieżkę weszliśmy, nie? Tak. Niewiele zabrakło, jeszcze byśmy na tym poście byś jeszcze weszła. Tak. W szortach na Śnieżkę. Dokładnie. Weszłam sobie na Cergową. Sama. Z psem. No. Powiem ci, że ta Cergowa też jest stroma. No. I już pod sam koniec trochę mi zabrakło siły. Tak? Ale myślę sobie, Sylwia, dawaj. Doszłam do końca. On Cergowa ma 1300. Okej, okay, no to też nieźle, nie? Bo wiesz, byłam tak, no tak miało być, że nie dojechałam do was, ale myślę sobie, ja potrzebuję wejść na jakąkolwiek górę. No. To jest, wiesz, to było moje marzenie, żeby na tej godówce wejść na tą Śnieżkę. I mówię, jadę sama, jak ten Mariusz nie może, ja jadę. No, no i pojechałam sama. I powiem ci, że to też był fajny czas. No. Ze sobą, no. Wtedy tak wiało tam na tej Cergowej. Mówię, no prawie Śnieżka. To też jakby potęguje ten stan, nie? Ten spokój, natura. Tak. Nie rozmawiasz z nikim, nie? Tak. Też odcięty się po prostu od bodźców i dokładnie. Jeszcze te spotęgowane przez ten post, nie? Więc jakby to wszystko dodaje się. Właśnie, wiesz co, Maćko, jeszcze jest ciekawe, że bardzo chciałam być sama ze sobą, wiesz, w tym czasie. Mhm. Że potrzebujesz tak jakby odnaleźć to swoje wewnętrzne serce. Mhm. Że jak tu zrobić, żeby gdzieś tam czmychnąć z domu, nie? Jezus też siedział na pustyni, nie? O, właśnie. Samemu, nie? No, oczywiście. Coś tam czyli wiedział. To tak się... No, coś tam jest w tym takiego, nie? No, taka jest potrzeba. No, jest taka potrzeba widocznie. No dobrze, bo byśmy tutaj mogli sobie jeszcze gadać i gadać, a zaraz dojdziemy może od tematu. No właśnie. Okej, dobra. Dziękujemy w takim razie. Dziękuję bardzo. Do następnego. Buźka. Dziękuję, że no się tak. Podzieliłaś. Bo... Dziękuję, Maćku. Nie mam dużo osób takich. Super, Maciej.